Studio Maciej Rosalak, witam serdecznie. Dzień dobry. W nocy wyłączone telefony, to co znamy z różnych filmów, między innymi z komediowego filmu Rozmowy kontrolowane, ale do śmiechu wtedy nie było. Dlaczego został wprowadzony stan wojenny? To należałoby zapytać tych, którzy go wprowadzili. Wiadomo, że inaczej tłumaczyli motywy, a inaczej można się domyślać, jakie były, a właściwie nie tylko domyślać, ale również coraz więcej dokumentów, coraz więcej relacji każe przypuszczać, że po prostu sprowadzili go dlatego, żeby bronić swoje stołki, swoją władzę, bo nawet to, co sugerowali, a później mówili dość otwarcie po 1989 roku, że było to mniejsze zło polegające na tym, że nie wkroczyli tutaj Sowieci i inne kraje demokracji ludowej, okazało się kłamstwem, dlatego że akurat Sowieci nie chcieli wkroczyć, a nawet brali pod uwagę jakieś porozumienie z tymi siłami, które były reprezentowane w NSZZ Solidarność. Więc dla swoich interesów partykularnych wprowadzili stan wojenny, który był potworną właśnie zbrodnią dokonaną na narodzie. Wie pan, tych 56 osób, które IPN uściślił taką liczbę, że tyle zginęło do lipca 83 roku, a więc do momentu, kiedy stan wojenny formalnie trwał, a blisko 100 zginęło do 89 roku, to nie jest wszystko. Ja pamiętam to doskonale, miałem wtedy 33 lata, to jest ten wiek dojrzały, męski. I pamiętam przede wszystkim tą ogromną nadzieję, ogromny entuzjazm rozbudzony, ogromną solidarność między ludźmi, których nigdy nie pamiętałem wcześniej ani później, bo nawet 89 rok nie może się z tym równać. I ta zbrodnia to było to odebranie nadziei. Ale to przypomnijmy, bo być może dla całego pokolenia, które już dorosło po stanie wojennym, ta chronologia nie jest taka oczywista. Najpierw rok 80 i te wielkie nadzieje, później rok 81 i to brutalne zgaszenie nadziei. Na czym polegała ta iluzja i deziluzja później? Proszę pana, porozumienia sierpniowe zostały podpisane po to, żeby po prostu zażegnać kryzys, którego nie potrafiono zażegnać w żaden inny sposób. Tymczasem strona rządowa od samego początku nie zamierzała dotrzymać, jak wiadomo, tych porozumień, dlatego że przygotowania do stanu wojennego rozpoczęły się zanim jeszcze nawet podpisano te porozumienia, tak naprawdę. A w jesienią to one przybrały już bardzo realne kształty. Właściwie Jaruzelski był gotowy razem z generalicją na wprowadzanie stanu wojennego już pod koniec 80 roku, a więc wtedy, kiedy Sowieci rzeczywiście chcieli wkroczyć. Natomiast później było to dopracowywane i z gotowym planem rozpoczęto stan wojenny w sposób zresztą nielegalny nawet w stosunku do konstytucji PRL-u, dlatego że tak jak dowiódł zresztą Trybunał Konstytucyjny w wyroku, zwłaszcza z 2011 roku, było to złamanie konstytucji PRL. Przez chociażby wprowadzenie jakiegoś nadzwyczajnego, nieprzewidzianego ciała, czyli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, złożonej przede wszystkim z tych generałów z Jaruzelskim, Kiszczakiem, Siwickim na czele, prawda? O generale Kiszczaku mam nadzieję, że jeszcze zamienimy dwa zdania na koniec rozmowy, ale chciałem jeszcze spytać o praktykę stanu wojennego. Cóż to oznaczało? No bo obrazki te, które mamy dziś w pamięci historycznej, słynne zdjęcia, słynne obrazy, które w popkulturze się utrwaliły, ale jak to wyglądało z perspektywy wszystkich instytucji w Polsce? Jak to wyglądało z perspektywy uczelni, szkół wyższych, zakładów pracy? Zostały wprowadzone przepisy, które zmieniały sposób zarządzania tymi instytucjami w sposób totalny w całym państwie. Nie pan, ja pracowałem wtedy w wydawnictwie Epoka. To było wydawnictwo grupujące Pisma Stronnictwa Demokratycznego. Zaczynałem pracę w Kurierze Polskim. Tytuł jeszcze dość znany. Natomiast w 81 roku byłem sekretarzem redakcji Tygodnika Demokratycznego. Razem tworzyliśmy zakładową NSZZ Solidarność. Razem dokonywaliśmy różnych rzeczy dotyczących zarówno warunków pracy, jak i tego, żeby nasze gazety były lepsze, naprawdę rzetelne i informowały ludzi uczciwie.
I teraz stan wojenny wprowadził co? Wprowadził komisarza wojennego. Przede wszystkim zawieszono wszystkie gazety, które wydawane były przez Epokę. Następnie komisarz zarządził przepustki, kontrolę w portierni. Wpuszczano nie wszystkich. Natomiast bardzo szybko, i to właśnie od tych pism z wydawnictwa Epoka, rozpoczęto weryfikację dziennikarzy, która była czymś niesamowicie przygnębiającym i poniżającym jednocześnie. I te pisma nasze, czyli Kurier Polski i Tygodnik Demokratyczny, były dotknięte najbardziej z całej prasy. Zresztą długi czas minął, zanim mój tygodnik został reaktywowany. Ja zresztą jeszcze miałem złamaną nogę, potem zimą i bardzo późno trafiłem w ogóle z powrotem do prasy. Może dlatego w ogóle trafiłem z powrotem, z czego się wcale nie cieszyłem. Natomiast wielu kolegów zostało pozbawionych pracy albo zawieszonych w tej pracy bardzo szybko. Kurier wyszedł i niestety musiał jakąś samokrytykę wygłosić tam, co było poniżające. Komisarze wojenni we wszystkich instytucjach, komisarze wojenni jako reprezentanci owej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ręczne chwycenie za twarz przez... Proszę pana, w naszym wypadku to było tak, że w ogóle był to mianowany człowiek z dyrekcji wydawnictwa, o którym w ogóle żeśmy nie wiedzieli, że już jest na to mianowany, przygotowany i tak dalej. Natomiast w dużych zakładach pracy to byli oczywiście wojskowi chodzący z pistoletami i tak dalej. I w telewizji tak samo było z tego, co słyszałem. Wiadomo, że rozpoczęto potworne czystki, prawda? Przede wszystkim tak, 5000 ludzi aresztowano w ciągu pierwszego tygodnia stanu wojennego. W ciągu całego stanu wojennego 10000 ludzi znalazło się w więzieniach bądź ośrodkach internowania. Wielu ludzi zostało pozbawionych pracy, na przykład w kopalni Piast 2000 ludzi. Wielu ludzi skazane było na wyroki, i to czasami bardzo długie wyroki. Przecież znakomitą osobę, bardzo szlachetnego człowieka, panią Ewę Kubasiewicz z Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, to jest pana rejon, prawda, skazano na 10 lat więzienia za ulotki, za organizację strajku, do którego miała pełne prawo oczywiście zawieszone przez stan wojenny, który okazał się bezprawny i w tej chwili nie mamy żadnej wątpliwości, że jest bezprawny. Ostatni wątek w takim razie. O Czesławie Kiszczaku nie zdążymy, ale o Czesławie Kiszczaku jeszcze będziemy rozmawiać. Zdjęcie Czesława Kiszczaka za nami, a ja zapraszam dziś na godzinę 23 mniej więcej pod dom generała Kiszczaka na ulicy Oszczepników 3, bo tam manifestacja w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Istnieje taka koncepcja, taka teoria, że do 89 roku musieliśmy czekać na ostateczne efekty stanu wojennego, tego stłamszenia, tego zduszenia społeczeństwa, które nastąpiło po tym rocznym okresie Festiwalu Solidarności, po to, żebyśmy przyjęli ten układ okrągłostołowy z dobrodziejstwem inwentarza. Co pan sądzi na temat takiej hipotezy, takiej teorii? Proszę pana, akurat świeżo jestem po lekturze znakomitej książki profesora Andrzeja Nowaka, Uległość czy niepodległość. To się w tej chwili ukazało, zbiór esejów profesora. I między innymi on pisze o tym, co się wydarzyło w 89 roku. Przede wszystkim stan wojenny, który dokonał tego, o czym mówiłem na początku, czyli tego potwornego zduszenia ludzkiej solidarności i takiej godności naszego narodu, który mieliśmy od wizyty właściwie Ojca Świętego w 1979 roku. I następnie 89 rok dokonał rzeczy, na której żeśmy sobie za bardzo nie zdawali sprawy, a mianowicie pacta sunt servanda, powiedzieli uczestnicy Okrągłego Stołu ze strony solidarnościowej w momencie, kiedy naród odrzucił listę krajową. I okazało się, że nasze głosy są nieważne. Ważne jest to, jak dogadano się przy okrągłym stole. I profesor tutaj upatruje niezmiernie trafnie i celnie, jak wiele mam zresztą trafnych i celnych spostrzeżeń, w tym upatruje to, żeśmy wystartowali do tej tak zwanej wolności i niepodległości już na samym początku obciążeni potwornym garbem i zniechęceniem i tym wszystkim, co właściwie przenieśliśmy w dziedzictwie ze stanu wojennego.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Maciej Rosalak, Historia do Rzeczy, a także kalendarz historyczny Telewizji Republika. Bardzo często dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Telewizja Republika, dziękuję. Wolne głosy. Zostańcie Państwo z nami.